Collins zagra po raz pierwszy w karierze. Polka ma z Eastbourne dobre wspomnienia. Wygrała ten turniej w 2008 roku. Swoje spotkanie na turnieju w Nottingham zagra dziś także Mariusz Fürstenberg. Polak, który gra w deblowej parze z Santiago Gonzalezem, zagra z Karolą czy Colin Fleming. Tomasz Zieliński, TOK FM. Najmniej słońca dzisiaj na wschodzie Polski, ale w całym kraju. Może się chmurzyć i przelotnie popadać, a nawet zagrzmieć w Szczecinie, Bydgoszczy i Toruniu. Dziś maksymalnie 16 stopni. W Trójmieście, Elblągu, Gorzowie, Poznaniu i Łodzi 17. A w Warszawie, Płocku, Radomiu, Kielcach, Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu 18, w Opolu 19, a w Lublinie 20 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Program Owczarek w studiu Radia TOK FM w Krakowie. Jest dr Marcin Gabryś, Zakład Kanady, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry, witam serdecznie, panie doktorze. Witam serdecznie. No właśnie, znowu powracamy do Kanady i różnych interesujących, wesołych i smutnych rzeczy, które w Kanadzie się dzieją. Rozpocznijmy może od kilometrówek w wydaniu kanadyjskim, tak bym to nazwał. Posłowie, tak zwani madryccy posłowie PiS zwrócili uwagę na to, że publiczne pieniądze niekoniecznie są wydawane zgodnie z przeznaczeniem i przez pewien czas w Polsce o tym rozmawialiśmy, a tymczasem w Kanadzie problem podobny, tylko związany nie z Sejmem, a z Senatem. No, rozmawialiśmy wcześniej o procesie senatora Duffy. Natomiast okazuje się, że to był tylko wierzchołek góry lodowej. No tak, widać, problemy polskie są problemami uniwersalnymi, światowymi. Okazuje się, że problem z senatorem Duffym był tylko wierzchołkiem góry lodowej po ujawnieniu pewnych nadużyć finansowych trójki senatorów, zresztą nie tylko finansowych. Senat kanadyjski zlecił takie bardzo poważne i bardzo głębokie, zresztą bardzo drogie, również ponad 21 milionów dolarów kosztowało dochodzenie w sprawie wydatków senatorów. No i po takim badaniu okazało się, które zresztą przeprowadził niezależny kontroler finansów publicznych, okazało się, że jest zdecydowanie więcej senatorów, którzy naruszyli standardy wydatków pieniędzy, które im przysługują na pełnienie funkcji senatora. Okazało się, że co najmniej 9 senatorów, z tym 7 jeszcze ciągle zasiadających w ławach senackich, zdaniem